Siemanencja, dzisiaj krótka relacja z ogrodu balkonowego. Wyjeżdżam niedługo na urlop, także przez parę dni pewnie żadnych nowych filmów nie będzie, ale jeszcze przed wyjazdem pokażę Wam, jak się ma mój ogród na balkonie. Zaczniemy sobie od pomidorków. Jak widzicie, pożółkły mi liście, co jest spowodowane atakiem przędziorów, ale już jest lekka poprawa, przędziory zdechły. Dostały parę razy wodę, no i jest lepiej z pomidorkami. No już niestety te liście poszły na straty, ale owoce, jak widzicie, są całkiem. Tragedii nie ma, chociaż tu widzę, zgnilizna wierzchołkowa się pojawia. Jakieś niedobory, ale to nic. Urwiemy, damy nawozu i będzie wszystko cykać. Tutaj to nie jest to, co myślicie, to jest cyklantera. Rośnie sobie. Tutaj miechuneczka pomidorowa, obok papryka, już kwitnie, także będą jakieś owoce, selerki naciowe. Pomidor teraz dopiero zaczął rosnąć fajnie, jak już wyszedł ponad te barierki, kwitnie. Truskaweczki też są, liche strasznie krzaki, ale owoce, jak widać, się wykształcają. Tutaj kolejna papryczka. Cukinia w końcu ruszyła, w końcu idzie, wykształciła jakieś już w miarę duże liście. Może coś z tego będzie? O proszę, a tutaj kto tutaj się tam zaląkł? Przepraszam panią bardzo. Tutaj jeszcze doszły sadzoneczki mięty. Mięta ta taka marokańska, długolistna. Tutaj jeszcze pieprzowa, ale tu widzę mączniaczek ją przyatakował. Trzeba będzie też coś na to poradzić. Mączniak w ogóle na mięcie, dziwna rzecz. Tutaj tamarillo sobie rośnie, a tutaj takie kwiatuszki różnej maści ozdobne, pietruszka, marcheweczka, ta cebulka już widzicie, tak powiem, dogorywa tutaj na dole, ten szczypiorek. Ziemniaczki rosną sobie, nawet kwitły, ale kwiatki zostały oberwane. O, tu proszę, jeszcze zawiązki kwiatów, także też niedługo wykopki będą. No i tutaj jeszcze z tyłu schowany jest jeden pomidorek za tym ziemniaczkiem i on też ładnie idzie. Na razie jeszcze nie widać kwiatów, ale ma czas. Nikt go nie popędza. No i papryczki. Tutaj też rosną koperek, jak widzicie, już do ogórków się nadaje, nawet zakwita. No i tu jeszcze w środku. Zobaczcie. Na mycie foliowym sałata. Ma się naprawdę, naprawdę dobrze. Także to było na tyle z ogrodu balkonowego. Jak widzicie, krzaczory się nieźle rozrosły. Trzymajcie się ciepło. Cześć!